Księga Jozułego, rozdział siódmy. Lecz synowie Izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom Izraelskim. I wysłał jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich Idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozułego, rzekli do niego Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około dwóch albo trzech tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około trzech tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około trzydziestu sześciu mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przy to serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią pana. I leżał tak aż do wieczora on i starsi Izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue. Ach, panie, panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia twego? A pan rzekł do Jozłego. Wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale poddają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: Poświęćcie się na jutro. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród Ciebie Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpcie według Waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś którą pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie pochwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano, i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Ahana. Syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Ahana, Synu mój, oddaj panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmi mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: Zaiste: Ja zgrzeszyłem przeciwko panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi, w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozuę posłańców, którzy pobiegli do namiotu, i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue: jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor.